Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Do zbioru rozwiązań nierówności x kwadrat mniejszy od 9 nie należy liczba. No to rozwiążmy tę nierówność, czyli x kwadrat mniejszy od 9. 9 przerzucam na lewą stronę, czyli x kwadrat minus 9 mniejszy od 0. Rozłóżmy x kwadrat minus 9 na postać iloczynową, czyli na x minus 3, x plus 3. Można w ten sposób rozpisać. Zobaczmy, x razy x to jest x kwadrat, x razy 3 to jest 3x, minus 3 razy x to jest minus 3x, czyli te x się redukują i zostaje minus 3 razy 3, czyli minus 9. I to ma być mniejsze od 0. Żeby takie wyrażenie było mniejsze od 0, to najpierw szukamy miejsc zerowych, czyli to do 0 i to do 0 sobie przyrównujemy, czyli x minus 3 równa się 0, x równa się 3 to jest jedno miejsce zerowe i tutaj obok x plus 3 równa się 0, czyli x równa się minus 3 to jest drugie miejsce zerowe. Zaznaczamy te miejsca zerowe na osi x, to będzie minus 3. Tutaj będzie 3. No i teraz patrzymy na ten znak. Tutaj jest znak mniejszości, czyli nasze wyrażenie musi być mniejsze od 0. A teraz przy okazji, jakie są ramiona funkcji? Ramiona funkcji idą do góry, ponieważ przy x kwadrat stoi liczba 1, liczba dodatnia. Czyli ramiona funkcji idą w ten oto sposób. No i funkcja jest mniejsza od 0 w przedziale od minus 3 do 3. W tym przedziale funkcja nasza jest ujemna. Czyli która liczba nie należy do przedziału, do zbioru rozwiązań? No to ocenimy. Minus pierwiastek z 10. Pierwiastek z 10 to jest 3 z kawałkiem, powiedzmy 3,2. Czyli mamy minus 3,2. Zobaczmy, ta liczba leży gdzieś tutaj, minus 3,2, czyli ona nie należy. Minus pierwiastek z 5 to jest minus 2 z kawałkiem, to jak najbardziej należy. Minus pierwiastek z 10 to jest minus 3 z kawałkiem, dodać 1 to jest minus 2 z kawałkiem, jak najbardziej należy. I tutaj tak samo minus 2 plus pierwiastek z 10 jak najbardziej do tego przedziału należy, czyli nie należy, odpowiedź C.